Siema, Maćkowski, jestem Spak, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Prodaci.net. Jest to jeden z ostatnich odcinków z wersji 1.8, dlatego że zacząłem grać już tak powoli sobie na 1.9 i telefon właśnie, i tam całkiem sobie fajnie radzę. Dlatego chcę zrobić dwa odcinki jeszcze z 1.8, czyli taki obiecany myk z beaconami. Czyli tutaj sobie gdzieś to muszę rozkopać. Dobra, tu powiedzmy, że będzie beacon właśnie. No tutaj postawię, tak gdzieś na środku po prostu. Czyli tutaj będzie beacon i tu muszę rozwalić te trzy w takim razie. Okej. Okay. Ale najpierw pójdźmy sobie po beacon. I przy okazji pokażę wam domek właśnie, bo nie pokazywałem jeszcze domku. Tu mamy sobie kuchnię oczywiście. Jest książka kucharska Mai. Tu takie, o, przejście proszę. Jakiś tarasik, przez który ludzie wbijają do domku cały czas. Jest tu sobie grill. No. I tak dalej, i tak dalej. Jakaś sypialnia właśnie, do której weźmiemy sobie diamenty. I beacon. Ten wezmę. No i oczywiście na początku zachęcam do zostawienia łapki w górę. Po więcej filmów z brodatych i w ogóle po więcej filmów, bo to tak. Wezmę sobie jeszcze trochę diamentów. Muszę zobaczyć, ile bloków mi z tego wyjdzie. Bo wiem, że tu potrzebna będzie... Oczywiście moja myszka musi się cały czas psuć. No, myszko. Dobra, zrobię tak. Jak nie myszka, to touchpad. Touchpad nigdy mnie nie zawodzi. On się nie ścina. Okej. Ile to będzie? 20. Nie wiem, czy to starczy. Więc zobaczymy. Na razie jednak odłożę te diamenty tak w razie co. No, pokażę wam jeszcze dalej. Tutaj domek oczywiście. Tu mamy łazienkę. To mi się podoba, co wymyśliłem. Ogólnie łazienkę robiła w sumie Maja, ale ten kawałek zrobiłem ja. I to mi się podoba. Tak oto to wygląda. Hyc, 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 proszę bardzo. Elegancko, tam nawet woda jeszcze jest w tym prysznicu całym. A właśnie, czat miałem zmniejszyć. Przepraszam bardzo, bo ustawienia czatu. Na razie zmniejszę tako. Byle jako. No i pokój do nagrywania, klasycznie. Więc no. Magazynu nie będę pokazywać chyba, że... A nie, do magazynu muszę pójść po szkło. Kolorowe szkło, właśnie. Co ja w ogóle mam przy sobie? No takie, dobre, rzeczy. Okej. Szkło trzymam tutaj kolorowe. Wiecie co, zrobimy chyba po prostu właśnie pomarańczowe. Tak mi się wydaje, że pomarańczowe będzie... najlepszą opcją, mówicie, pomarańczowy to jest mój ulubiony kolor. No jak nie wiecie, to już wiecie. No. Więc dobra, rozkopię sobie to tutaj. I zrobimy tak. Ojej, bo to potrzeba, dobra. Czyli kolejne dno muszę zrobić. Bardziej właśnie na to. Dobra, okej. Okej, w ten sposób. I teraz to tutaj jeszcze muszę rozkopać. Bo tu trzy warstwy musi mieć beacon, jeśli wiecie. Żeby miał maksymalną moc. A ja chcę maksymalną moc. Oh, goddammit. Czyli nie zrobię. Czekajcie, co ten czat? Jednak go zwiększę trochę. Cienko, nagrywasz, pozdrowić. Pozdrawiam cię, kaset mi bardzo serdecznie. Kurczę, tego nie obmyśliłem, no bo... No właśnie. Ojojojojoj. To jednak trzeba przesunąć. Cały mój plan poszedł się... walić. Dobra, będziecie mieć trochę dłuższy odcinek, bo sfailowałem. Ale to żaden problem nie jest. No, jeszcze korzystając z tego, możecie wejść do kupanych w opisie, wiecie, na fanpage. Polecam wam śledzić mój fanpage, bo tam się sporo dzieje. Znaczy, informacje, wiecie, tego typu rzeczy. Dobra, sobie zrobię tak. Okej, okay, hyc, hyc. Okej, okay, dobra, to gdzie indziej muszę zrobić ten beacon. No to ten beacon zrobimy gdzieś... Kurczę, no nie wiem, gdzie w sumie byłoby dobrze. Tutaj? Tutaj już magazynu teoretycznie nie powinno być. Albo w tym miejscu. Dobra, zrobimy go tutaj. Czyli tak... Dobra, czyli na razie to rozkopię po prostu. Sorki moje... kochane miejsce. Dobra. I tu będzie wstać beacon. Czyli tutaj będzie ta podstawa. Jezu, kaset, już mi nie pisz, no. Jak nagrywam, to znaczy, że nie piszę.
Tego ludzie właśnie nie pojmują, bo często ludzie pytają mnie, czy nagrywam. Jeśli piszę na czacie normalnie, rozmawiam, no to znaczy, że nie nagrywam. To raczej powinno być moim zdaniem oczywiste. Ale jak widać, dla niektórych nie jest, no trudno. Dobra, zrobimy tak sobie. Czyli tu będzie ta ostatnia warstwa. O, tu żelazo nawet jest. No, a więcej żelaza nie będę zbierać w sumie teraz na odcinku, no nie wypada. Wiecie. Okej, czyli tu będzie jedna warstwa, to druga, to trzecia i sam beacon block. No to wystarczy teraz to po prostu zacząć wykładać, chociaż tu mi nie starczy. Więc muszę zobaczyć. Właśnie, a Ender Chest? Hehe, właśnie, mam koksy. Mam podpisy swoje. To w następnym odcinku będę rozdawać po prostu. Dobra, zrobię home. Ups, slash home, tak będzie szybciej. I wezmę dużo diamentów i zrobię bloki po prostu. To będzie o wiele bardziej sensowne, niż tak kombinować dziwnie naokoło. Właśnie. Dobra. Ach, te diamenty, no na coś muszą zostać użyte, tak? No jest oczywiście. Dobra. Mój kochany touchpad, proszę na ratunek. Okej. No to jeszcze, ewentualnie po prostu będę mieć nadmiar i tyle. Dobra, może starczy tyle bloków. Mam nadzieję, jak nie, no to trudno. Dobra, wyskoczę sobie tędy, będzie szybciej. O, elegancko. No dobra, zobaczymy, no. 20, dobra. Oj, nie starczy. Nie ma szans. Nie mam innego surowca chyba. A może być taki mieszaniec, bo nawet nie wiem, czy może być to mieszane. Dobra, zrobimy najpierw tutaj tak. No Jezu, mi na nic bloków tu nie starczy. No i co za beznadzieja. Wychodzi na to, że... Co, będzie beacon blok na jeden tylko? Ej, no teraz to nie ukrywam, że jest mi głupio. No bo ja miałem tu jednak nadzieję. No a mamy jeszcze może jakieś surowce z czegoś, no... Tych diamentów nie chcę zużywać zwykłych. Dobra, zobaczmy, ile z tego starczy. No 7 bloków, no to za dużo to nie da. No z emeraldów to jeden blok, no to nic nie da. Też. Ojejku, dobra. Postawmy sobie ten beacon blok. O Jezu, on miał być kolorowy. Dobra, darujemy sobie, nie będzie koloru. Teraz zerknijmy tutaj, czy starczy. Raz, dwa, trzy, cztery. Osiem. Tu będzie 12, no nie starczy właśnie. Niech to szlak, no. A to było, miało być tak fajne. Dobra, to darujemy sobie, to zbieramy. Będzie po prostu na jedno. Trudno się mówi. Najwyżej kiedy indziej to zrobię, albo po prostu zostanie sobie tak, nie będzie na maksa. Myślałem, że mam więcej surowców po prostu, no. A jako, że to tak wychodzi, no to trudno się mówi. Dobra. O, to w sumie nawet możemy zrobić kolor od razu. Jak to tak nie wyjdzie. Mianowicie... Oj, lag jakiś? Proszę mi się tu nie lagować, nieładnie, tak? Aby mi się zebrało. Dobra, zebrał się. Czyli beacon postawię w tym miejscu. O, czyli tutaj. Tu będzie beacon block. I tutaj muszę tak to dookoła postawić, tak? Dobrze myślę? Dobrze. I tu postawię jakoś pochodnie, po prostu, żeby się tu nic nie spawnowało. Z jakiegoś powodu. Dobra, idziemy sobie na slash home. Chociaż dolną warstwę mogliśmy zrobić chyba. No nie wiem, dobra. O, większy skok dopiero na drugim. No to jeszcze drugi rozłożymy w takim razie. Fajnie tu. Tutaj. Bo ja ten skok chcę, mi na tym skoku po prostu zależy.
Dobra, to tutaj. Diamentów na to powinno akurat starczyć, więc nie ma problemu. Proszę mi się zebrać, dziękuję. Dobra, czyli tutaj tak. Okej, okay. I teraz też home. I teraz powinno wszystko śmigać. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, zobaczmy sobie, jak to wygląda. O! Fajnie, dobra. To na razie zrobimy tak sobie i możemy od razu to granitem tutaj potraktować. Tak jak to miało być wcześniej, czyli takie coś. No. I... Chyba zwyczajnie to wyglądało lepiej. No ale dobra. O Jezu, ale mi teraz laptop zaczął szumieć nieźle. Jak ja mam to włączyć? Chyba, że na to już musi być diament. Nie, coś mi nie śmiga, halo? Panie Beacon Block? O! I gotowe, teraz powinien mieć efekt skoku. O, fajnie, spoko. A nie, szkoda, że nie można mieć jakiegoś biegu i tak dalej też. Dobra, to idziemy sobie po szkło. Wow. Czemu mi zaczęło tak nagle lagować? Ej, to nie jest fajne. No i dobra, i będziemy sobie zaraz kończyć odcinek. Tylko to odłożę. Weźmiemy jedno szkło. Co tutaj mam? To jest handezy. Handezy to odkładamy. Tutaj. O ile pamiętam, tak? No. Więc to byłoby w sumie na tyle w tym odcinku. Miał być beacon block i jest beacon block. Moc dodatkowa. Regeneracja... A, bo regeneracja... Nie, to czemu regeneracja nie łączy? No nie wiem. Dobra. Tak gdzieś jak, no, jest ten większy skok. Czyli może skakać teraz chyba na 1,5 klatki. Ciekawe, jaki to ma zasięg. Znaczy, jestem ciekawy. Czy jak odejdę tutaj, to będzie to jeszcze? No to jeszcze działa, okej. Okay. Dobra, więc to byłoby na tyle w tym odcinku. Krótki, bo krótki odcinek, ale jednak był ten fail, bo myślałem, że... No, że ten beacon block będzie ładnie działać, ale dobra. Teraz mój domek jest oznaczony w sumie. Ale nie źle. Temu panu podziękujemy. Umarł zanim cokolwiek zrobiłem. No i to byłoby na tyle. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Taki mamy beacon block. Tu postawiony. Możemy sobie skakać, o. Proszę bardzo. Więc... To zobaczymy w następnym odcinku. Ostatnim z 1.8 i potem przenoszę się w pełni na 1.9. Ale tam już mam sporo porobione, ale to pokażę wam za 2 odcinki w takim razie. No, więc... no i to jeszcze mi się podoba, taki wieszek. Więc łapki w górę, komentarze, subskrypcje i linki podane w opisie. Ja się z wami żegnam, znaczy mówię papa, bo żegnam to jakbym gdzieś znikał na bardzo, bardzo długo, a nie znikam na długo. Więc do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, no i papa. Pa.